Alleluja, 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 alleluja. Panie, oczyść serce i wargi moje, abym godnie głosił Twoją Ewangelię. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem twoim, słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała tobie, Panie. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Słysząc słowo święty, kojarzymy je zazwyczaj z ludźmi nadzwyczajnymi, którzy przez wyrzeczenia, poświęcenia i dobre uczynki zasłużyli sobie na uroczyste orzeczenie Kościoła, że z pewnością są w niebie. Wydaje nam się, że dzieli nas od nich bardzo daleka odległość, bardzo daleka przestrzeń. Uważamy, że jest ona tylko dla wybranych. Zostawiamy więc świętość świętych dla innych. Świętych czczonych przez Kościół prosimy tylko o wstawiennictwo w naszych doczesnych potrzebach. Zapominamy o tym, że to Bóg jest dawcą świętości, że to Bóg właśnie jest pierwszym sprawcą przemiany człowieka. Wizja odsłonięta nam dzisiaj w pierwszym czytaniu, wizja odsłonięta przez Apokalipsę, jest mocno osadzona na ziemi. Dotyka wspólnoty chrześcijańskiej. Święci nazywani są przez natchnionego autora sługami naszego Boga. To miano zawdzięczają trzem elementom. Po pierwsze, sakramentowi chrztu. Po drugie, wysiłkowi zachowania białej szaty. I po trzecie, płukaniu białej szaty we krwi baranka. Wszystkie te czynności miały miejsce podczas ich doczesnego życia. Ta wielka rzesza zbawionych, ujrzana przez apostoła Jana, to zbawieni wywodzący się ze wszystkich pokoleń, ze wszystkich narodów, ludów i języków. Byli oni kiedyś tutaj na ziemi. Niektórzy z pewnością żyli wśród nas. Przyjęli ten sam chrzest, co my. Korzystali z tych samych łask. Nie mieli, powiedzielibyśmy, jakichś warunków wyjątkowych.
nie urodzili się świętymi. Swojej świętości nie zawdzięczają głównie sobie, ale zawdzięczają ją przede wszystkim Jezusowi Chrystusowi, który działa w Kościele. To właśnie we wspólnocie Kościoła tak często płukali swe szaty i wybielali je we krwi baranka, czyli przyjmowali Boże miłosierdzie. Życie ziemskie nie było dla nich łatwe. Dzięki mocy udzielonej im przez Boga wytrwali do końca wierności Chrystusowi. Dlatego przeszli z ziemi do wspólnoty Jego niebieskich przyjaciół i znajdują się razem z Nim w niebie, czyli w chwale. Niech nas zatem nie zniechęcają niektóre biografie świętych bogate w nadzwyczajne czyny i cuda. Ich zasługą w dojściu do celu było ciągłe właśnie płukanie swoich szat i wybielanie ich we krwi baranka. Święci są więc przykładem wytrwałego życia w przyjaźni z Jezusem Chrystusem. W dzisiejszej Ewangelii Chrystus nazywa swoich przyjaciół błogosławionymi, czyli szczęśliwymi. Świętość według Chrystusa nie jest jakimś stanem egzotycznym, nadludzkim, wyjątkowym, ale normalnym stanem, który został zadany każdemu z nas, który został zadany każdemu człowiekowi. Zatem świętość jest przeznaczona dla nas wszystkich. Przede wszystkim, by stać się świętym, by wejść na tą drogę do świętości, to przede wszystkim trzeba przyjaźnić się z Chrystusem. I ta przyjaźń musi być na tyle silna, byśmy mogli płukać nasze brudne, grzeszne szaty i wybielać je we krwi baranka. Być świętym to przede wszystkim naśladować Chrystusa w wypełnianiu woli Ojca i w służeniu braciom. Zatem nie zmarnujmy tej naszej szansy, która została nam dana, szansy na świętość. Wszyscy zostaliśmy powołani do świętości, jeśli wejdziemy w prawdziwą relację przyjaźni z Jezusem Chrystusem. Jeżeli będziemy Go w naszym życiu naśladować, to szczęście wieczne, tę świętość również będziemy mogli osiągnąć. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego.